Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. Hej, cześć, siemano, z tej strony Arulen, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem na warsztat weźmiemy sobie nową fotkę od twórców Cattle and Crops. Powiem tak, miał być Agrar, legendarne maszyny, ale gra mi się tak zbuntowała, że postanowiłem, że sobie odpuszczę. To znaczy, ktoś złośliwie może powiedzieć, że teraz mi się wszystko buntuje, skoro miałem problemy z Giant Machines, a teraz mam problemy z Agrarem. Jednakże na swoją obronę powiem, że Agrar już wcześniej płatał mi figle. To jest po prostu jakby w kodzie tej gry, że ona po prostu musi po pewnym czasie coś odwalić. Także po 2000, podczas nagrywania 2013 długo nie wytrzymałem. W przypadku legendarnych wytrzymałem chyba ciut dłużej, ale niewiele. To już jest zwyczajnie w kodzie tej gry i tutaj niestety zbyt długo wytrzymać się nie da, przynajmniej nie w moim przypadku, bo jestem zbyt duży nerwus, żeby po prostu jakoś tam w miarę delikatnie, łagodnie do tego podchodzić. Dobrze, przejdźmy do głównego tematu już. Tak, parę dni temu dostałem maila na moją pocztę, że właśnie pojawiły się nowe materiały prasowe z Cattle and Crops. Mianowicie jestem jakby zapisany jako media partner w bazie twórców Cattle and Crops i teraz z każdym nowym screenshotem, trailerem, inną informacją, devblogiem i tak dalej będę dostawał osobiste powiadomienia na maila i będę mógł praktycznie w pierwszym momencie, jak twórcy to udostępnią, już myślę na swoim dysku i móc się z tym materiałem zapoznać. Mam tutaj na myśli właśnie wszystkie materiały, jakie twórcy udostępnią. Jako media partner prawdopodobnie będzie jakaś tam szansa dostać się potem do jakiejś bety czy czegoś. Myślę, że będzie taka szansa. I zdecydowanie uznałem, że warto byłoby właśnie z tego skorzystać. Dlatego też jako ten media partner się zgłosiłem i ku mojemu zadowoleniu zostałem przyjęty, także żal tego nie wykorzystać. I mówię, że nie wiem, czy ktoś już na polskim YouTube to przedstawiał. Po prostu ja, jak wiecie, mam swój własny jakby styl, swój własny sposób odbioru takich materiałów. Dlatego stwierdziłem, że czemu by czegoś nie nagrać. Więc na fotkę mamy jedną i jest ona dosyć tajemnicza. Na pewno fajnie się prezentuje mgiełka połączona z promieniami słońca. Tylko, czy słońce nie jest troszkę za duże? Wydaje mi się, że jest. Nie wiem, może kwestia jakiejś tam perspektywy, kamery, czy czegoś tam innego. Ale troszkę za duże chyba jest. Tak wygląda, jakbym był strasznie blisko tego słońca. Nie wiem, w kosmosie czy gdzieś i po prostu zbliżał się do niego. I byłoby ono sobie takie duże. No, tak blisko nie jesteśmy, chyba. Także wydaje mi się, że jest to ciut za duże. No i ten wiatrak. Wiatrak się kręci chyba. Tutaj wiele na jego temat się powiedzieć nie da. Drzewa się rysują dosyć ładnie. Nie wygląda na to, żeby promienie jakoś specjalnie je zniekształcały. Pojawiały się jakieś tam, nie wiem, dodatkowe cienie czy coś. Także wygląda to naprawdę w porządku. No i kałuże. Widać po prawo kałuże oraz, jeśli się nie mylę, jeśli dobrze widzę, ślady. Czyli to by sugerowało, że
kałuże będą fajnie zrobione, będą dodatkowo moczyły koła i będzie można potem zostawić ślady po wyjechaniu. Także na pewno fajny smaczek. Jeśli się dobrze przyjrzeć, to widać, że te kałuże mają nieregularne kształty i mają jakby takie wgłębienia, czyli można jakoś się domyślać, że będzie można ich kształt jakby i głębokość mieć wpływ na to. Mam tutaj na myśli, że na przykład jeśli rozmięknie jakoś bardzo to podłoże, to będzie można tutaj tam się zakopać w tej kałuży się zakopać, to trochę byłby przypał, ale myślę, że wiecie, o co mi chodzi, że bardziej błotniste w miejscu tej kałuży, inaczej ta gleba się zachowuje niż w innych miejscach. Takie są moje domniemania. Myślę, że to może mieć jakiś sens i jest szansa zrobienia tego. Twórcy Cattle and Crops pokazują, że dosyć poważnie do tematu podchodzą i do nowinek technologicznych, choć używają troszkę starego silnika. Nie wiem, może po prostu na nim im się łatwiej pracuje, aby tylko udało im się to w miarę potem zoptymalizować. Więcej screen nie przedstawia. Mgła sugeruje, że to jest ranek generalnie. Ranek, mgła, słońce wschodzi. Nie wiem, czy kolory nie są ciut przejaskrawione. O ile tutaj na tej mgle tego tak nie widać, o tyle jak spojrzeć na niebo, wydaje się to jakoś takie strasznie jasne. Tak jakby, nie wiem, nagle nastała jakaś światłość i miała spaść jakaś kometa. Nie wiem, czy to jest nie jest spowodowane czasem wielkością tego słońca. No bo tutaj im większe słońce, tym daje większe oświetlenie, większy efekt. Zależy, czy samo oświetlenie w grze jest jakoś uzależnione od słońca, czy działa jakoś inaczej. Jeśli jest, to by wyjaśniało, dlaczego to niebo jest takie rozjaśnione. Jeśli nie, no to tutaj by musieli coś nad tym popracować jeszcze. Bo no jest troszkę za jasno. Powiem tak, wschodu słońca nie oglądałem na żywo, nie wiem, jakoś tak nie miałem okazji. Nie należę do rannych ptaszków, wolę w nocy posiedzieć, a potem pospać. Także nie miałem przyjemności oglądać z wschodu słońca, ale mniej więcej się orientuję, jak to wygląda i raczej tak to nie wygląda. Jeśli się mylę, poprawcie mnie, każdy ma prawo się mylić. Czy coś jeszcze można tutaj wyciągnąć? Wrócę jeszcze do tego fragmentu gleby po lewo, który dosyć dobrze widać. Widać na nim dobrej jakości tekstury, plus dosyć jakby szczegółowy model tej gleby. Boję się troszkę, jak to będzie z optymalizacją, jeśli oni naprawdę będą chcieli przy tym zostać. Siatka tego może wskazywać na podobny efekt jak za pierwszym razem, gdy widzieliśmy pierwszy screen gleby 3D, czyli nie wygląda na to, że tutaj coś zmienili albo bardzo delikatnie, czyli chcą utrzymać bardzo szczegółową siatkę gleby, co da poniekąd jakby dużo lepszy efekt, jeśli chodzi o na przykład trzymanie traktora w bruździe czy inne zachowanie. W Farm Expercie pierwotnie ta siatka była dużo jakby szczegółowsza, ale niestety trzeba było ją jakby skompresować, ponieważ nie szło utrzymać sensownej wagi zapisu gry, no i potem niestety się posypała cała fizyka, także trzymam kciuki, żeby twórcom Cattle and Crops jakoś się to udało w miarę sensownie ogarnąć, bo naprawdę dokładnie zrobiona siatka daje dużo lepszy efekt niż coś zrobione po łebkach. Także jeśli chcą tutaj wejść w tą glebę 3D, chcą tutaj z tymi kałużami jakoś sensownie to wszystko ogarnąć i jakąś tam fizykę porządną do tego, no to trzymam kciuki, żeby po prostu udało im się to jakoś tak w miarę fajnie zrobić. I oby tylko gra nie była katem dla najmocniejszych komputerów, bo niestety nie o to chodzi na rynku symulatorów. Nie tylko farmy, ale ogólnie. Tutaj głównie ludzie mają komputery ze średniej półki i nie mają żadnych Titanów ani innych, żeby po prostu tutaj taką grę odpalić. Także po prostu trzymam kciuki, że optymalizacja nie będzie kosztem jakości potem. Zobaczymy, jak im się to uda. Warto na koniec zaznaczyć, że tutaj mamy w prawym dolnym rogu alfa in-game content, nie pre-alfa, jak było dawniej, czyli twórcy sugerują nam, że
idą cały czas do przodu, że nie olali projektu i że po prostu wszystko idzie w miarę poprawnie. Nie nam tutaj dywagować, czy idzie zgodnie z planem, bo ciężko powiedzieć, czy oni mieli plan, powiedzmy, nie wiem, na wrzesień osiągnąć już betę, skoro było słychać o premierze jeszcze w 2016, czy coś innego zakładali, ale jest alfa, była prealfa, czyli idzie wszystko do przodu, także możemy powoli myśleć, że kiedyś to wydadzą. Kiedy? Nie wiem, nie mam pojęcia. Połowa 2017 chyba wydaje się realnym terminem. 2016 jak dla mnie to termin kompletnie nierealny. Zobaczymy. Jeśli chodzi o trailer, bo mogą niektórzy o to pytać. W informacji prasowej, do której miałem dostęp, było napisane, że to jest scena, która zostanie szerzej przedstawiona w trailerze. Czyli tutaj możliwe, że zobaczymy już zachowanie się traktora w kałużach i jak on zostawia te ślady. Możliwe, bo nie wiem, co oni mieli na myśli, pisząc, że to jest scena, która została użyta w trailerze i możliwe, że została jakoś tam szerzej użyta. Czyli nad trailerem pracują, niewątpliwie pracują. Kwestia, na jakim etapie jest ten trailer, bo już dosyć dawno było słychać, że coś tam nad nim robią i słuch o nim zaginął poza tym screenem. I nie wiadomo, kiedy to zrobią, kiedy go wykonają, kiedy udostępnią i co na nim będzie, ale będzie. Także czekajcie spokojnie na trailer. Jak się pojawi, to u mnie na pewno pojawi się jego analiza. Także tutaj by było na tyle. Ja się z wami żegnam i zapraszam na godzinę 16 na podsumowanie tygodnia z informacji odnośnie Farming Simulator 17. Trzymajcie się, cześć!